Cześć. 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 Jak on to robi, że te laski na niego tak lecą? Proste numery ma. Słucham? Co? Co? No, proste mówię, to jest. To trzeba po prostu wiedzieć, czego pragnie kobieta. O czego pragnie kobieta? Kobieta pragnie, żeby mężczyzna wiedział, czego ona pragnie. I to jeszcze, żeby wiedział, zanim ona tego zapragnie. Tego pragną. No dobrze, no to pokaż, co potrafisz. Dzień dobry. Stuwa. Stoi. A się zdziwisz. Dzień dobry. Dzień dobry, szukam... Klimatycznego miejsca z dobrym towarzystwem. Świetnie pani trafiła. Borys Nowakowski, jestem właścicielem. Może napije się pani drinka? Samotny marzyciel, to moja specjalność. A wie pan, jakby pan czytał w moich myślach, właśnie na to miałam dziś ochotę. Naprawdę? No. To chwileczkę. Za 30 sekund będę miał jej numer. A jak dasz 200, to się umówię z nią, powiedzmy, jutro na 16 plus minus godzinka. Wchodzisz? Watch it. Znowu pan czyta w moich myślach. Czytam, tylko nie mogę wyczytać pani numeru telefonu, albo chociażby imienia. Ja podtrzymam. Kasia. Katarzyna Schmidt, Państwowa Inspekcja Handlowa. A więc, Borysie, sprawdzamy, czy w twoim lokalu respektowane są przepisy dotyczące zakazu palenia papierosów. Proponuję mandat w wysokości 500 zł. Zapraszam jutro do mojego biura, sporządzimy protokół i porozmawiamy o przyszłości tego miejsca, powiedzmy o 16, plus minus godzinka. Czasem intuicja zawodzi. Dobra, tam bar sprzątaj. Co sprzątaj bar? 200 moje? Wygrałem chyba, nie? Mam jej numer? Wewnętrzny 15? Umówiony jestem? Na jutro? Na 16? Mniej więcej godzinka? Plus minus? 200. Manipulacja. Komplet publiczności na stadionie na arenie mogło doczynać, jaka walka była o to, żeby zdobyć bilet przed kibiców na to spotkanie. Co? Który dowcip ty wyłączył? No? Zaraz sprawdzę, co się stało. Co się stało? Jakieś przeciążenie pewnie. Zaraz włączą. Zaraz włączą. Co się dzieje? Ty ile jest? Nie wiemy, nie ma prądu. Zaraz coś zaradzimy. Coś zaradź, coś, co? Zaraz pójdę, zobaczę. Zaraz zobaczymy, już. Coś taki. Ogięty. O co ci chodzi w ogóle? No spieszyłem się tutaj, walnąłem w taką szarą skrzynkę na parkingu. W ogóle czemu nie ma prądu? No dobra, czyli po prostu Perez kasował podstację elektryczną produkującą prąd zasilającą nasz pach, więc zła informacja. Mianowicie prąd bombki strzelił, ponieważ Pele wjechał w infrastrukturę, więc jak ktoś ma do niego jakiś żal albo coś, to Pele chętnie odpowie i poniesie wszelkie konsekwencje. Zabiję. Hej, spokojnie, panowie, chcecie się mścić, najpierw trzeba go odsucić chyba. Słuchajcie, ja mam szwagra. Lekarza? Nie, lepiej. On ma w taryfie taki telewizorek, na zapalniczkę, wiecie. No dobra, no to jedź pan po niego, niech przywozi, no to obejrzymy drugą połowę meczu. Pele. Trafił mu się kurs do Serocka. Nie no, kto teraz jedzie do Serocka? Wstawaj, Pele, mecz jest na ten do Serocka. Ja mam ten, telewizor mam w piwnicy przecież. Mogę przynieść. Prąd też pan przyniesiesz? A co? A jak w harcerstwie było? Jak włączyli prąd, tośmy podłączyli telewizor do takiego agregatu, agregat do roweru i żeśmy pedałowali. No, mało płuc nie wyplułem, ale Izaurę do końca obejrzałem. Izaurę? No to dawaj, leć no, pan. No. Leć pan. Dobra, no. Halo? Pogotowie energetyczne? Ty uderzyłeś, czym ty uderzysz? Samochodem w tą podstację elektroniczną? Rowerem. Już się ustawił, za panem ruszy, będzie uderzał, ruszył, do piłki mocne uderzenie i... Gdzie jest piłka? Kto ją przejmie? O, proszę, zdobył fał, nie było faulu, a przejęli, będzie piłka. Dzień dobry, poproszę.
Piwo? To? Jasne. Dzień. Dobry? No to już się przed chwilą witaliśmy. Poważnie? No. Cholera, znowu mi się to przytrafiło. Przepraszam, co się panu przytrafiło? Komu? No panu. Że to pan powiedział, znów mi się przytrafiło. No, no możliwe. Miewam zaniki pamięci, więc nic nie pamiętam. Ale co, nie pamięta pan nic, jak się pan nazywa, coś? Ale moment. Proszę się skupić, dobra? I proszę sobie przypomnieć, co pan ostatnio pamięta. No, czyli? Piłka. O, piłka. Proszę opisać tę piłkę. Czerwona, w białe kropy. Matka naszywa mi ją na worek z kapciami. W pokoju jest ciemno, matka kuje się w palec. Co, i zasypia na 100 lat, tak? Nie, no to znamy, znamy to. Dobra, mam pomysł. Ma pan dowód? Dowód czego? Dowód osobisty. Niech pan tu. Proszę się nie przejmować. Weź tam, sprawdź pana. Pomożemy panu. Tu klucze. Co się dzieje? Nie no, facet ma amnezję. W ogóle nie pamięta, jak się nazywa. W ogóle zero, nic. Chcemy go wylegitymować, no. Można? Tu. Ostatnio wybierana? Dzidzia. Dzidzia. Niech pan dzwoni do Dzidzi. Ja mam przeczucie, Dzidzia. Halo? Cześć, to ja. Słuchaj, jestem w knajpie. Piąty stadion. Później ci wszystko wyjaśnię. Możesz po mnie przyjechać? O, zaraz będzie. Ciekawe kto. I ciekawe, czy zapłaci. O, ciulek kochany. No, znowu ci się to przytrafiło. No, jak ty się czujesz w ogóle, co? Dzidzia. Jaka Dzidzia? Co za Dzidzia się pytam, co? To nie pamiętam. Jaka? Co nie pamiętasz? Dzidzi nie pamiętasz? A kto wczoraj krzyczał? Dzidzia. A co to jest ta zielony grzej z czerwonymi butami jak bocian, co? Pytam się. Jestem Dzidzia. Skąd ty te buty masz? Na bazarku kupiona. Facet ma ciężki przypadek. A, to z tym Stefanem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co podać? Najchętniej zaległy płatności za zeszły rok, 4 miesiące i 2 dni. Wstrząśnięty? Niezmieszany? Antoni Schwarz, komornik sądowy. A oto rzeczona suma. Macie czas do jutra. Co to możliwe? No nie, no chyba wuj przed śmiercią nie płacił rachunków. No to co teraz będzie? Będziemy musieli sprzedać pub. A co, dużo tego wyszło? Już ty, wuju. Poczekajcie. Moment. Aniu, właśnie, bo słuchaj, jest taka historia. To są namiary na faceta, który skupuje zadłużone biznesy. No już rozmawiałam z tym komornikiem i nie masz wyboru. Borys? Są problemy, tak? Posłuchaj, tak się składa, że wygrałem u Buka. Niewiele, ale może coś pomoże. Ale nie, ale... Borys, nie ma tam żadnych ale. Masz przyjaciół czy nie masz, co? Wszyscy kochamy nasz piąty stadion, nie? No, dzięki. Nadal brakuje prawie połowy. Queenowa rabia. Dobra, dajcie to, co jest. Gdzie ty z tą kasą idziesz, co? Zobaczysz. Trzymajcie kciuki. Nie odbieram. I już nie odbierze. Jak to? Tak to, normalnie. Leci sobie już samolotem do Somalii. Z taką kasą to on sobie wszystko może zrobić. Niemożliwe. To niemożliwe. Zawsze wredny był. Ryży przecież jest, nie? Na prowadzeniu wciąż Makarena. Tuż za nią Queen of Arabia. Ja, no, co ty, konie na służewcu nocą, co ty? Służewiec, co ja nie mówię o służewcu? San Francisco. San Francisco? Wielka nagroda San Francisco. Trzymamy kciuki za Queen of Arabia. Postawiłem wszystkie pieniądze za Queen of Arabia. Co? Kilkanaście metrów do mety! Na prowadzenie wysyła się Makarena! Tuż za nią Queen of Arabia! Idą łeb! Queen of Arabia nie! Traci je! Makarena! Queen of Arabia! Queen of Arabia! Piwo dla wszystkich za darmo dzisiaj! Za darmo? Ale to taki żart. Mam nadzieję, że zrozumiał. Żart taki. Ja
tak będzie coraz częściej. Niedoczekanie. Bardzo mądrze powiedziane, nie każdy doczeka. Coraz częściej będą nas spotykały trzęsienia ziemi. Byle tsunami nie było, blisko Wisły mieszkam. Huragany, susze, powodzie, no tak jest zawsze przed końcem każdego baktuna. Przed końcem czego? Baktuna. Starożytni Majowie dzielili czas na baktuny, teraz jest ten ostatni, 13. Po nim nadejdzie oczywiście zagłada życia na tej naszej nic nieznaczącej planetce. Błagam za bzdury. To tak jak to, że trzeba kupić sobie pagórek ze źródełkiem, żeby przeżyć koniec świata. Pagórek ze źródełkiem? No dobrze wiedzieć. No tak, że właśnie wtedy zarobią najbardziej na tym ci, którzy mają pagórek ze źródełkiem, nie? Oczywiście nikt nie musi wierzyć w mitologię Majów, chociaż nauka już bardzo dawno temu bezwzględnie ją udowodniła. Nie musi. Nie musi. Pod koniec grudnia galaktyczna koniunkcja skumuluje efekt grawitacyjny pomiędzy Słońcem a czarną dziurą Sagittariusem A. No i wtedy się zacznie. Jak sami wiecie, nasza planeta się przebiegunowywuje. No ale zanim rozpocznie się ten cały Armagedon, nadleci Nibiru. Ale oczywiście teraz jest schowany za pasem Kuipera. Nibiru? Tak, to jest taki statek matka, który zabierze wszystkich tych, którzy znają kod. Ale skąd znają ten kod? On jest ukryty w nadchodzących rozgrywkach. Od ćwierćfinału w górę. Trzeba spisać wszystkie wyniki, podnieść do sześcianu i pomnożyć przez liczbę pi i mamy kod. No zaraz, chwileczkę, przecież to jest niemożliwe. Przecież liczba pi jest nieskończona, a więc ten kod kosmiczny też będzie nieskończony. Jak ty chcesz, żeby kod kosmiczny był skończony? Ty sam jesteś skończony. Wyparujesz tymi swoimi drożdżami. Super, koleś. Kocham naukowców. A rząd tyle lat przed nami prawdę ukrywa, zbrodniarze. Panie Feliksie, chodźmy. Nie zażył pan dzisiaj lekarstw? Nie zażyłem? Nie. To co? Wracamy na oddział? A wie pan, że dzisiaj jest pana ulubiony ten deserek? Kisielek? No, idziemy. To nie mamy na co czekać, muszę zdążyć przed końcem świata. Pan płaci. Dziękuję bardzo. Ale taki pagórek ze studnią, to i tak dobry pomysł. Nie, a pan płaci.